Czy myślisz, że mógłbyś na to rzucić okiem? Hej! To jest to, ser, to jest to, to jest to! To jest co? Moja głowa była pusta do, aż do tego właśnie momentu. Ja sądzę, że dalej jest pusta. Ale ser, teraz pamiętam, pamiętam, ser! Masz na myśli, że pamiętasz, co się wydarzyło? Zgadza się! Tamta karta była przyczyną tego wszystkiego! Ta karta identyfikacyjna? Dokładnie, ser, to jest dokładnie to! Nic to nie mogłoby być nic innego, ser, nic! Może tutaj wdrążę się w ten temat nieco głębiej? Dobra, a więc mamy nową możliwość do porozmawiania z McKinsem, mianowicie niech nam opowie, co się wydarzyło w dokładnych szczególikach. Czy możesz mi powiedzieć to, co pamiętasz? Cóż, ser, mógłby pan powiedzieć, że jestem małym, zagubionym strażnikiem. Może małym nawet lamusem, jeśli by pan mógł. Nie znałem pana detektywa Goodmana, który był w tamtym pokoju dowodowym. I to dlatego pomyślałeś, że on wyglądał podejrzanie. No tak, w tym kapeluszu i białym płaszczu. No to jest zrozumiałe. Ser, wszedłem do pokoju dowodowego i poprosiłem tego człowieka, żeby okazał swoją kartę identyfikacyjną. No cóż, to wygląda na to, że podążył pan tylko za procedurą. To się zgadza, ser. To właśnie chciałem panu powiedzieć. A więc poprosiłeś detektywa Goodmana, żeby pokazał swoją kartę identyfikacyjną. I co on zrobił? To jest właśnie to! Nagle on wyciągnął na mnie nóż! Co? Ser, zapewniam pana, że byłem tak sfrustrowany, jak pan teraz jest. A więc zebrałem siły i na niego wskoczyłem. Detektyw Goodman wyciągnął na niego nóż? Wejdź na innych, zanim oni wejdą na ciebie! Słowo mojego własnego ojca, ser! Co się wtedy wydarzyło? Cóż, moje oczy, ser, wszystko było białe. Kiedy się obudziłem, byłem już tutaj. Jasne. Okej, a dlaczego cię w ogóle aresztowali? Skoro byłeś tylko niewinną ofiarą tego, że Goodman rzekomo wyciągnął na ciebie nóż. A więc, oficerze McKins, dlaczego to właśnie pana aresztowali? Co masz na myśli, Emma? Zobaczmy na to, co do tej pory wiemy. Teraz, oficer McKins nie znał detektywa Goodmana. A ta ofiara, którą on spotkał na miejscu zbrodni, nie pokazała mu swojej karty identyfikacyjnej. W innych słowach, nie wiemy tak naprawdę, czy to była ofiara, czy nie. A jeżeli to ciało po prostu zniknęło z pokoju dowodowego, nie wiemy nawet, czy ktoś w ogóle tam umarł. To jest to, ser! To właśnie chciałem powiedzieć! To jest... Czasem zdarza mi się powiedzieć coś ponad wierszami. A? Ale jednak skończył pan właśnie tutaj. Powiedzieli mi, że to musiałem być ja, ser. Tamtego dnia, o tamtej porze, detektyw Goodman z całą pewnością bym w pokoju dowodowym. To właśnie powiedzieli. Ale ty nie pamiętasz tych wydarzeń, jasno? Nie, ale taśma wideo jest całkiem jasna. A? Taśma wideo? Z kamery dla ochrony. Zbrodnia! Moja zbrodnia! Zbrodnia, którą przysięgam, że odpokutuję! Jest tam! To ja na tej taśmie! Przed chwilą powiedziałeś, że nie zrobiłeś niczego. I czekałeś, żeby to powiedzieć dopiero teraz? Przepraszam, naprawdę przepraszam, ser. Oddam moją odznakę. Nie zasługuję na nią. Nie, dzięki. Ja mam swoją własną. No cóż, przypuszczam, że lepiej sprawdźmy, co tam słychać na miejscu zbrodni. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o rozmowę z McKinsem. On na tym chyba identyfikatorze też salutuje, z tego co widzę. Dziwne. Ale McKins, czy on nie jest dziwny? Dobra, lecimy najpierw do wydziału zabójstw. To znaczy mógłbym lecieć przez parking, ale przy okazji tutaj zahaczymy. Hej, panie Wright! Zobacz, kto stoi przy biurku czołowego detektywa. To szef Gant! Czy jesteś pewien, że to wszystko? Wiesz, co to będzie oznaczać, jeżeli coś tutaj zniknie? Ser, jestem pewien, że wszystko tutaj jest totalnie perfekcyjnie. Przeszukaliśmy szafy, kubły na świeci, kieszenie w płaszczach, poszewki na poduszki, za monitorami, w maszynach do kawy.
Rozumiem. Cóż, jeśli cokolwiek by się tutaj wydarzyło, masz mnie natychmiast zawiadomić, dobra? Tak, sir! Przeszukamy to całe miejsce jeszcze raz, sir! Czołowy detektyw wygląda na troszkę sfrustrowanego. Aha, righto, mój chłopcze, mój boy, jak masz, jak się masz? Dużo pływasz? Ohoho, szef Gant, raportuję, sir! Dlaczego ty mu salutujesz, panie Wright? No jeszcze mnie zabije swoim wzrokiem. Czy z Edgeworthem wszystko będzie w porządku? O, Worthy? No wiesz, on teraz radzi sobie z małym... z małą radą nadzorczą, która ma do niego kilka pytań. Brzmi jak inkwizycja. No cóż, nie mieliśmy ostatnio z nim kłopotów aż do końca ostatniego roku. No, masz na myśli incydent nad jeziorem Gord? To nie wygląda dobrze, jak twoi czułowi ludzie kończą w fotelu dla oskarżonego. A teraz ty i tak skazałeś kogoś innego w tej sprawie, racja, Wrighto? Von Karma, no to też był jednak czołowy prokurator. Był on legendą niepokonaną przez ponad 40 lat kariery. Ale w sądzie to wszystko naprawiłeś, także został złapany za fałszowanie dowodów. Chwila! Ja nie zrobiłem niczego złego. On naprawdę sfałszował tamte dowody. Tak czy inaczej, biuro prokuratorskie jest teraz no w bałaganie, mógłbyś to powiedzieć. Ależ, oni teraz robią tylko wszystko, byleby tylko odbudować swoją reputację. A teraz, zależy na tym, co zarządzi Rada Nadzorcza. A to może być złe dla Worthiego. Co? Wow, dziwne. Ale no zawsze krążyły plotki o Edgeworthie, że fałszuje dowody. Może Gant nam powie coś o tym? To jest całkiem dziwaczne, wam mówię. Mam na myśli, że to się wydarzyło o dokładnie tej samej porze. Morderstwo w biurze prokuratury. Naukowo mówiąc, to jest niemożliwe. Tak, ale to właśnie mówią dowody. Goodman został dźgnięty w dwóch lokacjach w tym samym czasie. To właśnie one mówią. A jaki to jest dowód? No już, Wright, to nie mogę po prostu wydawać sekretów takie jak to. A tutaj jest też rzecz, że to jest bardzo wrażliwa rzecz i nie mogę o tym dużo rozmawiać. I tak nie spodziewałem się zbyt dużo informacji. No wiesz, jedna rzecz, której najbardziej nie znoszę na świecie. Sekrety. Nie mogę ich znieść. Ale wiesz. Jest to... nasza pełna robota, żeby... czołowy detektyw trzymał swoją muzię na kłódkę. A, on był tą osobą, którą przed chwilą pan po prostu ustawił do pionu. Ha? Widzieliście to? Ups! Zastanawiam się, jakie rzeczy Gant chciał ukryć przed nami, żeby czołowy detektyw nam tego nie powiedział. Zobaczmy, czy możemy go sekretnie o to zapytać. Okej, okay, Gant zamknął oczy, szybko, egzamin. I badamy tego gościa. O, przepraszam, że musieliście to oglądać. Co dokładnie szef policji chciał, żeby pan zrobił? No cóż, widzicie tamto biurko? To jest biurko Goodmana. Szef chciał, żebym sprawdził, czy cokolwiek tutaj nie nadaje się na poszlakę. Zabrali oni stąd nawet każdy kawałek śmietnika z jego kosza na śmieci. Znaczy śmieci z jego kosza. Więc nic, co należało do detektywa Goodmana, nic już tutaj nie ma. Oczywiście, że nie. No cóż, z wyjątkiem tego. Co? Pan coś zatrzymał sobie? Pewnie, dlaczego nie? To i tak nie jest ważne. On nawet nie skończył tego opisać. To jest zagubiony raport o zagubionym przedmiocie, ale jest tylko w połowie ukończony. Zagubiony przedmiot? Czy detektyw Goodman coś zgubił? Data tutaj to 21 grudzień. Luty. No, na wszelki wypadek zrobię tutaj notatkę. No i mamy to dodane do zapisów. Prawdopodobnie powinienem rzucić okiem na miejsce zbrodni. Ale my nie możemy teraz tego zrobić. Musimy otrzymać pozwolenie od szefa policji. Właściwie zastanawiałem się, czy mogę poprosić pana o przysługę. No cóż, nie myślałem nigdy, że nadejdzie dzień, kiedy Wrighto poprosiłby mnie o pomoc.
Tak się zastanawiałem, czy moglibyśmy przeprowadzić śledztwo w pokoju dowodowym? Mam. No już, Wrighto. Właściwie, przepraszam, jednak nie muszę prowadzić żadnych śledztw. Wrighto, proszę, czy ja wyglądam na okrutnego człowieka? Jak masz oczy zamknięte, to nie. A? No cóż, jeśli ktokolwiek by mnie zapytał, Sora, czy mogę pożyczyć 50 dolców? Dałbym im 50 dolców, nie ma problemu. A więc idź, śmiało! Przeprowadź śledztwo w tym pokoju dla zadowolenia twojego serca. Po prostu, no, wykop się. No, jednak okazuje się, że dopóki nie spróbujesz, to nigdy się nie przekonasz. No i proszę, możecie to pożyczyć. Hej! To jest karta identyfikacyjna detektywa, czy tak? To jest specjalna karta tylko dla gości, więc nie zgubcie jej. Tak, ser, to jest wielki zaszczyt. Po prostu możecie już biec. No, zobaczymy się później, ludziska. Gdyby nie ten wzrok, to Gant mógłby być naprawdę porządnym człowiekiem. Wygląda całkiem nieźle na moim fartuchu, czy tak? Po prostu pomyśl, prawdziwa karta identyfikacyjna. Wyglądasz na szczęśliwą. Tak, ser, ponieważ ser, teraz lecimy do pokoju dowodowego, ser. Myślę, że to miejsce ma zły wpływ na tą dziewczynę. Okej, a więc czym prędzej stąd czmychajmy? Najpierw musimy skoczyć do wejścia pod departament policyjny, bo właśnie tutaj jest ta budka dla ochrony. Okej, i teraz możemy zbadać te oto drzwi, żeby je otworzyć oczywiście. Pokój dowodowy jest za tymi drzwiami. A my mamy tą kartę identyfikacyjną od szefa Ganta. Po prostu wejdźmy. Nie otwiera się. Aha, czytnik kart jest wyłączony, widzisz? Co myślał sobie ten strażnik? Holy partnerze, no cóż, cóż. Co sprawiło, że twarz mojej bambiny jest taka ponura? Iha, marszał! Oficer marszał, tak jakoś wiedziałem. Po co ten wzrok? Tak jakoś wiedziałem. Jak możesz już sobie przypomnieć, to jest mój salon. Jesteśmy tutaj, żeby prowadzić śledztwo miejsca zbrodni. I o, ta karta, którą masz na swojej piersi, to jest lepsze niż odznaka szeryfa w dzisiejszych czasach. Iha? No cóż, co mu... na co tak czekacie? No dalej, małe psinki. Miejsce zbrodni oczekuje. Wygląda na to, że czytnik kart jest znowu włączony. Dopóki my tu jesteśmy, zastanawiałem się, czy nie mogę panu zadać kilka pytań. Przykro, kowboju, ale to nie mam zamiaru się z wami wałęsać, kompres. A więc jest pan zajęty? Czy ja to powiedziałem? Powiedziałem tylko, że nie chcę z wami rozmawiać. Właściwie powiedziałeś, że nie chcesz się z nami wałęsać, kompres. Ale mimo wszystko my mamy coś, żeby marszala udobruchać. Tak, steak z lunchem. Pani Star mówiła nam, że to jest znakomity powód, żeby przyprawić. Po prostu znakomity powód, żeby jakiś gość nam pomógł. A tym gościem jest oczywiście oficer marszał. Ten zapach. A, przypomina mi o Teksasie. A więc, oficerze marszał, jest pan z Teksasu? Nie, po prostu widziałem widziałem taki specjalny serial w telewizji kiedyś. Czy to jest od mojego skarma? A tak, pani Star. A co to jest? Co? O co chodzi? Zimny jest? Nie, dobra. Lunch ze stekiem. Rozumiem, rozumiem. Ja nie rozumiem. Zastanawiam się, co to oznacza. Ale mimo wszystko oddaliśmy to dla marszala. W porządku, bambina. Wygrałaś. Poproś wszystko, co... W końcu wygląda na to, że... On będzie z nami rozmawiał. Iha! Dobra. Gadamy z marszalem. Najpierw... Marszal. Pani Star nam coś powiedziała. Ona powiedziała, że kiedyś był pan detektywem. 2 lata temu. To było zawsze moje marzenie, żeby po prostu wałęsać się na miejscu zbrodni. A jednak to wszystko już odeszło.
jak dziura w przepalonym materiale. Jednak wciąż prowadzi pan śledztwo w sprawie incydentu DL6 z panią Stark, czy tak? To była moja sprawa. Jednak na papierach jest to wszystko już rozwiązane. Ale dla mnie to pachnie jak zła gra w pokera. Nie mogę po prostu tego odpuścić. To jest wszystko, co musicie wiedzieć. Jakim rodzajem sprawy był ten incydent? Słyszeliśmy tą nazwę tak wiele razy, ale nikt nam tak naprawdę nie powiedział, co się wtedy stało. Jest kilka rzeczy, które nie powinnaś wiedzieć, Bambina. Tak czy inaczej, ta sprawa jest oficjalnie martwa od 2 dni. 2 dni? Dzień naszej sprawy. To się zgadza. Transfery dowodowe. Edgeworth mówił o tych transferach też. Okej, okay, ale póki co, to rozmawiamy o tym całym, o tej całej pomieszczeniu dla ochrony. Oficerze Marshall, to ty tutaj przewodzisz tym pokojem dla ochrony, racja? Masz dobre oko, partnerze. To jest łatwa praca, a ja jestem za nią wdzięczny. Właściwie oficer Mikins w więzieniu nam to powiedział. A, ta mała psinka? Biedaczek, cały czas myliłem jego nazwisko i pisałem Mikli. On nam coś powiedział. On powiedział, że wtedy, kiedy doszło do dźgnięcia, pan nie był na swoim stanowisku. Cóż, może nie powinienem tego wam mówić, ale od kiedy zostałem wyrzucony z pracy detektywa sprzed 2 lat, no cóż, może na to nie wygląda, ale straciłem mój zapał do pracy, wiecie? A więc, co pan robił około 5:15, kiedy doszło do morderstwa? Cóż, przypuszczam, że galopowałem przy autostradzie na wierzchu mojego rumaka, Zipiego. Notka, on jeździł na autostradzie na swoim koniu o imieniu Zipi. To chyba nie o to chodziło, Emma, ale nieważne. Nie ma potrzeby, żeby ludzie tutaj wchodzili. Te nowe wybujałe maszyny po prostu wykonują za nas robotę, żeby pilnować tego miejsca. Ma pan na myśli system kamer monitoringu? Nie ufam zbytnio maszynom. Tak jakby te przepalone brokuły, które wkradły się do twojego steku, wiesz? Okej, okay, a więc to był stek z brokułami? Wow. Ciekawe połączenie jedzenia, jeżeli mam o tym mówić. Okej, okay, teraz gadamy o tym całym systemie monitoringu.